jaki jest Bóg. To jest potężny Bóg, który zwyciężył na krzyżu Golgoty, pokonał diabła, pokonał tego, który dojeżdża dzisiaj twoje życie. Taki jest Bóg. I to jest straszna rzecz, paść w ręce Boga żywego. Diabeł i demony trzęsą tułkami, ponieważ wiedzą, jaki jest ich koniec. One wiedzą, że są tutaj tylko przez chwilę. Diabeł to mściwy koleś. On chce pociągnąć za sobą jak najwięcej ofiar. On wie, że jest skończony. I dzisiaj pociąga za sobą ludzi. Dzisiaj pociąga za sobą ludzi. Chcę ci powiedzieć, że jeśli rozpoznajesz w swoim życiu, że jesteś czymś związany, jeśli rozpoznajesz, że jesteś czymś związany wewnątrz siebie, że jesteś w jakichś lękach, że jesteś jakoś ograniczony, to są więzy, które mogą z ciebie spaść. Tragedią człowieka jest to, że buntuje się wobec tego, który go uwolnił, a jest potulny jak baranek wobec tego, który dzisiaj niszczy jego życie. To diabeł niszczy twoje życie na twoją własną decyzję o tym, żeby się buntować przeciwko Bogu. To on ma prawo dostępu do twojego życia dzisiaj. To on sprawia, że masz wewnętrzne przymusy, by robić coś, czego nie znosisz. To on ściąga cię w dół ze względu na twój grzech, czyli ze względu na to, że dzisiaj jesteś pusty i egocentryczny w środku. To jest jedyny grzech człowieka, że jest oddzielony od Boga. Nie ma innego. Wszystko zostało już załatwione na krzyżu. Bóg sam w ciele człowieka, Jezus Chrystus, przyszedł tutaj i wydał się na śmierć za ciebie. Wziął na siebie każdy błąd, czyli grzech. Wziął na siebie każdą chorobę. Wziął na siebie wszystko to, co dzisiaj masz w głowie. Tak. Wszystkie twoje opresje, depresje, wszystkie naciski, wszystkie przymusy, wszystkie związania, wszystkie uzależnienia, wszystko to wziął na siebie. I te kajdany możesz dzisiaj zrzucić. I ja dzisiaj ci mówię, że możesz się sprzeciwić właściwej osobie. Ucieknie od ciebie diabeł, jeśli powiesz mu nie, jeśli zwrócisz się do Boga, ponieważ możesz, nie musisz chodzić w jego jarzmie, nie musisz dzisiaj być upolowany jak krowa na pastwisku, nie musisz tego mieć, nie musisz nosić kajdanów na swoich myślach, na swoich emocjach, na swojej podświadomości, nie musisz mieć niedostatku wewnętrznego. Nie musisz mieć tego ciągłego poczucia niedoskonałości. Nie musisz chodzić w obciążeniach, ponieważ Jezus Chrystus raz na zawsze uporał się z grzechem, uporał się z jarzmem grzechu, uporał się z tym, wziął to na siebie, zutylizował to razem z własnym ciałem, a trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest ta dobra informacja dla człowieka, że skoro on zmartwychwstał, a ty możesz dzisiaj do niego przyjść, zawołać o ratunek, to z automatu zostaniesz uwolniony i przeniesiony ze śmierci do życia. I o to chodzi Bogu. Jemu nie chodzi o to, żebyś bił przed nim pokłony. Jemu nie chodzi o to, żebyś chodził do kościółka. Jemu nie chodzi o to, żebyś czcił obrazki. Jemu nie chodzi o to, żebyś urządzał święta. Nie chodzi mu o to. Jemu chodzi o to, żeby cię uwolnić. Żebyś był żywy i wolny. Żywy i wolny.
dzisiaj przypominam ci, że chodzisz dzisiaj w kajdanach, a możesz to odrzucić, możesz to odrzucić, możesz się nie zgodzić, możesz się nie zgodzić, możesz okazać bunt wobec diabła, który dzisiaj dojeżdża twoje życie, a nie wobec Boga. Nie buntuj się wobec tego, który oddał za ciebie życie. Nie buntuj się wobec Jezusa. Zbuntuj się wobec diabła, który cię trzyma dzisiaj na postronku. Zbuntuj się wobec Niego, bo to nie jest dobry Pan. To nie jest dobry Pan. Nie okręcisz Go sobie wokół palca. Nie okręcisz Go sobie wokół palca. To On cię okręca niewidzialnymi nićmi. Nie widzisz świata duchowego, a jesteś zgubiony, jesteś w opresji. Jesteś w bardzo złym stanie. W świecie duchowym widać, że jesteś martwy wewnątrz, ponieważ nie jesteś połączony z Bogiem. W świecie duchowym widać, że jesteś pusty, jak bęben turecki. W świecie duchowym to wszystko jest jasne, że jesteś dzisiaj martwy, o ile nie pojednałeś się bezpośrednio z Jezusem Chrystusem. Tak jak ja to zrobiłam 21 lat temu. Dlatego wychodzę tutaj w piątki i krzyczę o tym, że możesz się pojednać z Bogiem. Możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Tam, gdzie masz pustkę i egocentryzm, może powstać potężny, żywy duch. Duch! Co to za ten? Żywy duch! Możesz być żywy w środku. No przecież to możesz sprawiać kajdany. To nie jest partia. Bo drzwi więzień się otworzyły, bo Jezus Chrystus zrobił już wszystko, żebyś mógł być wolny. Bóg nie jest dziadygą, który liczy na twój upadek. On powiedział, że chce, aby każdy ożył w środku. On powiedział, że chce, żebyś żył. On ci pokazał drogę. On ci dzisiaj mówi przez moje usta. Wybierz życie. Zbuntuj się przeciwko temu, który napiera na twoje życie. A wybierz tego, który cię może uwolnić.